Tylko Mlekpol, jedna z wielu polskich firm produkujących napoje, musiała zapłacić 30 milionów złotych za zmianę linii produkcyjnej, żeby te cholerne nakrętki nie odpadały. Dla tych ludzi te cholerne nakrętki są kilka razy ważniejsze od tego, żeby przypadkiem nikt nas nie napadł. Dobry wieczór, Poznań. Bardzo cieszę się, że tylu was tu jest. Nie jest łatwo zorganizować spotkanie w Poznaniu. Miałem różne perypetie, dlatego cieszę się, że tylu was tutaj widzę. Kiedy 20 lat temu wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to była inna Unia Europejska i to była zupełnie inna Polska. Byliśmy wtedy krótko, kilkanaście lat, po kilku dekadach niewoli, tej niewoli sowieckiej, gdzie była gospodarka centralnie planowana, gdzie był socjalizm, gdzie był brak wolności słowa. I patrzyliśmy wtedy na ten Zachód z takim podziwem, bo tam był dobrobyt, tam była wolność gospodarcza, wolność słowa, gospodarka rynkowa, tam żyli ludzie bogaci, a w Polsce niestety biedni. Jak ktoś miał farta, to miał jakiegoś krewnego na Zachodzie, który mu w paczkach konserwy przysyłał. Taka bieda wtedy w Polsce była. Więc nie dziwię się ludziom, że chcieli dołączyć do tego Zachodu, chcieli, żeby ta wolność i dobrobyt, która była na Zachodzie, przyszła również do Polski. Ale to było 20 lat temu, od tamtej pory mnóstwo się zmieniło. Polska jest znacznie lepszym miejscem do życia niż 20 lat temu. Mamy wszyscy dużo więcej pieniędzy, więcej zarabiamy, mamy fajniejsze domy, mieszkania, samochody, ale co się zmieniło w tym czasie na Zachodzie? Francja jest biedniejsza niż 15 lat temu. Włochy są 9% biedniejsze niż 15 lat temu. Hiszpania 7%, a Grecja chyba z 38% biedniejsza. W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ciężko pracujemy, zarabiamy, bogacimy się. A oni są przyzwyczajeni do tego, że pracują i mają coraz mniej pieniędzy. To nie jest miejsce, do którego powinniśmy dążyć. Nie chcemy, żeby tutaj było tak, jak w tym momencie jest na Zachodzie. Pod kątem gospodarczym Zachód stanął w miejscu kilkanaście lat temu i przestał się rozwijać. Jeżeli patrzymy na przyszłość, na to, gdzie oni mogą być za 5, 10, 15 lat, to można odnieść wrażenie, że będą jeszcze biedniejsi niż są obecnie. Jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądają chociażby inwestycje w najnowsze technologie, nie wiem, w sztuczną inteligencję, przede wszystkim Stany Zjednoczone i Chiny. Tam te firmy się rozwijają, tam powstają bardzo dobrze płatne miejsca pracy. A w Europie? W Europie powstała dyrektywa dotycząca sztucznej inteligencji, która wprowadza kary, nakazy, sankcje, w wyniku których, no, kto mógł przewidzieć, firmy nie walą drzwiami i oknami do tego, żeby rozwijać tę technologię w Europie. Ale nie tylko to się tutaj nie rozwija. Startupy we wszelkich branżach się tutaj nie rozwijają. Mamy na świecie 1300 jednorożców, takich startupów o wycenie rynkowej ponad miliarda dolarów. 600 z nich jest w Stanach, 300 w Chinach, w Europie 60, mniej niż w Indiach. Nawet te biedne Chiny, gdzie każdy widzi w internecie, jak tam wygląda na ulicach, mają więcej szybko rozwijających się dużych firm niż ta Unia Europejska, zamieniająca się powoli niestety w skansen. Unia Europejska miała taki chytry plan, żeby wdrożyć tutaj zielony ład i zmusić Europejczyków do inwestowania w zielone technologie. Jak państwo myślicie, wyszło? W ogóle nie wyszło. Na 14 segmentów tych zielonych technologii, 11 z nich jest całkowicie zdominowanych przez Chiny, mają 80% rynku, a Unia Europejska tylko w 3 segmentach przekracza 10%. Nawet w tych samochodach elektrycznych, które miały być dumą Unii Europejskiej, jeszcze 3 lata temu Unia rzeczywiście produkowała tego najwięcej, w tym momencie już Chiny produkują tych samochodów elektrycznych 3 razy więcej niż cała Unia Europejska. Panele fotowoltaiczne na 10 największych firm zajmujących się panelami, 9 jest w Chinach, a 10 jest w Stanach Zjednoczonych. Nic z tego nie ma w Europie, zamieniamy się w skansen. I dlaczego tu nie ma rozwoju? Dlaczego tu firmy nie chcą inwestować? Dlaczego tu nie powstają nowoczesne, dobrze płatne miejsca pracy? Tylko wszystko idzie do Chin i do Stanów Zjednoczonych. Przyczyny są dwie. Pierwsza to regulacje i dyrektywy. Wszystko w Europie musi być uregulowane. Nawet taka bzdura, jak ta nakrętka od butelki, musi być w Europie uregulowana. Nawet ta bzdura, jak ta ładowarka, musi być u nas uregulowana. A gdzie indziej takich regulacji nie ma i firmy mogą się szybciej rozwijać. Do tego ten zielony ład, ta szalona polityka klimatyczna, zmierzająca do tego, że wszystko tutaj jest droższe do wyprodukowania, bo trzeba spełniać dużo więcej nikomu niepotrzebnych norm i dużo więcej trzeba płacić za energię elektryczną, za paliwa, za energię, i to jest w cenie
cenie potem wszystkiego. Tu wszystko po prostu robi się drogie. I teraz ci ludzie, którzy do tego doprowadzili na Zachodzie, którzy sprawili, że ich gospodarki się nie rozwijają, że cała ta Unia na Zachodzie się nie rozwija, oni mają tyle bezczelności w sobie, żeby nam mówić, jak my mamy zarządzać sobie Polską, jakie my regulacje mamy w Polsce wprowadzać, co im daje prawo moralne do pouczania Polaków. Udowodnili, że nie wiedzą, jak się zarządza gospodarką. Jedyne, co potrafią, to doprowadzić do stagnacji, jeżeli nie do cofnięcia się w rozwoju tych państw. A mimo wszystko mają tyle czelności w sobie, żeby nas pouczać. Ale to nie jest jedyna rzecz, której ci ludzie nie potrafią. Nie potrafią też utrzymać bezpieczeństwa i porządku na swoich ulicach. W całej Europie Zachodniej obserwujemy rosnącą przestępczość. Tam na ulicach nie jest tak bezpiecznie jak w Polsce. My tutaj w Polsce nie boimy się tego, żeby wieczorem wyjść na ulicę swoich miast. Nikt nas raczej nie zadźga nożem, nie zastrzeli, nie pobije, nie zgwałci. Nikt się tutaj nie wysadzi. Jesteśmy w miarę normalni w tej Polsce, nie robimy sobie krzywdy. I to nie jest taką normą na Zachodzie. Tam bez przerwy wybuchają bomby, są strzelaniny, rozboje. Przestępczość tam eksplodowała. I skąd się ta przestępczość na Zachodzie wzięła? No jedna teoria mówi, że za ciepło się zrobiło przez globalne ocieplenie i Europejczycy zwariowali, odbiło im od tego gorąca i zaczęli się nawzajem gwałcić i napadać na ulicach. No a druga teoria mówi, jest taka, że z jakiegoś dziwnego powodu, nie można mówić jakiego, tam gdzie jest więcej imigrantów, to jest więcej przestępstw. Jakoś tak się dziwnie dzieje, że przestępczość imigrantów jest kilkukrotnie większa niż ilość imigrantów w tych krajach. No jak to się dzieje, że oni tak napadają? I czy my chcemy, żeby w Polsce było tak jak tam? No wydaje mi się, że nie chcemy. Polacy cenią sobie to poczucie bezpieczeństwa, cenią sobie to, że nie boją się wyjść na ulicę. No niestety Polacy sobie to poczucie bezpieczeństwa w Polsce cenią, ale na Zachodzie to nasze poczucie bezpieczeństwa trochę mniej cenią i przeforsowali pakt migracyjny. Polegać ma to na tym, że albo przyjmiemy nielegalnego migranta z Włoch czy tam z Hiszpanii, albo zapłacimy za niego 20 tysięcy euro. Czyli Włosi uznali, że ci imigranci to jest takie dobrodziejstwo, że koniecznie muszą się nim z Polakami podzielić i nam z dobroci serca tych imigrantów prześlą. A jeżeli nie będziemy chcieli 20 tysięcy euro za każdego. Donald Tusk ostatnio powiedział, że ten pakt migracyjny to jest w sumie korzystne dla Polski, że to jest dla Polski dobra umowa. To ja się pytam, który element tej umowy jest dla nas korzystny? Czy że przyjmiemy nielegalnego imigranta, czy że zapłacimy za niego 20 tysięcy euro? Która część tej transakcji jest korzystna dla Polaków? Nie wiem, nie mam pojęcia która. Zresztą spójrzcie Państwo na logikę tego paktu migracyjnego. Jak emitujemy za dużo dwutlenku węgla wbrew tym normom europejskim, to płacimy za to kary. A jak oni nie pilnują swoich granic i wpuszczają wbrew prawu europejskiemu nielegalnych imigrantów, to też Polska płaci za to kary. Kto to wymyślił, że my zawsze płacimy kary niezależnie od tego, co się dzieje? Poza tym ten pakt migracyjny to jest jedno wielkie oszustwo. My się z Unią Europejską umawialiśmy tak, że otwieramy rynek, ich firmy tu wchodzą, ale w zamian za to dają nam kasę. Mają być dotacje, mają być KPO, a nie nielegalni imigranci. Zamówiliśmy telefon komórkowy, a dostaliśmy w przesyłce ogórka. To jest oszustwo. Nie na to się umawialiśmy. Nie wchodziliśmy do Unii po to, żeby przysyłali nam tutaj nielegalnych imigrantów. Więc sprzeciwiamy się Zielonemu Ładowi i sprzeciwiamy się zdecydowanie paktowi migracyjnemu. Teraz zobaczcie Państwo. Zobaczcie Państwo, czym się ta Unia Europejska zajmuje. No bo mamy w tej Europie problemy. Mamy ten brak konkurencyjności, bardzo niski wzrost gospodarczy, świat nam ucieka, Chiny, Stany nam uciekają, mamy coraz większą przestępczość, kryzys migracyjny, mamy do tego wojnę zaraz na wschodzie. Czy Unia Europejska wzięła się za rozwiązanie któregoś z tych problemów? Czy robi coś, żeby którymś z tych problemów naprawdę rozwiązać? Wydaje mi się, że nie, bo mają inne priorytety, inne problemy są dla nich ważniejsze. Pierwszy problem, który ostatnio rozwiązali, to te odpadające nakrętki od butelek. Mamy ten problem z głowy. Teraz jak się ma butelkę, nikt już nakrętki od butelki nie zgubi. Unia Europejska stanęła na wysokości zadania i rozwiązała nam ten problem. A wiecie, jakim kosztem? Tylko Mlekpol, jedna z wielu polskich firm produkujących napoje, musiała zapłacić 30 milionów złotych za zmianę linii produkcyjnej, żeby te cholerne nakrętki nie odpadały.
zostały. A według PwC wszystkie firmy europejskie, żeby się do tego dostosować, musiały wydać prawie 8 miliardów euro. Rozumiecie? 8 miliardów euro wyparowało, żeby nam nakrętki nie odpadały. W tym samym czasie Unia Europejska przeznaczyła na wspólne systemy obrony, żeby zwiększyć trochę nasze bezpieczeństwo na wypadek wojny, 1,5 miliarda euro. Kilkukrotnie mniej. Dla tych ludzi te cholerne nakrętki są kilka razy ważniejsze od tego, żeby przypadkiem nikt nas nie napadł. Takie mają priorytety. Ale to nie jedyny problem, który nam rozwiązali. Drugi problem to ładowarki. Będziemy mieli takie same do Samsunga i do iPhone'a, żeby inżynierowie z Afryki, jak już tu przyjadą z tymi iPhone'ami, bez problemu je naładowali, nawet jak nikt nie będzie miał ładowarki do iPhone'a. Kolejny wielki problem rozwiązany. Unia Europejska znowu stanęła na wysokości zadania. Ale nie wszystkie problemy sami potrafią rozwiązać. Część my im musimy rozwiązać. No mieli Niemcy taki problem, że nie wiedzieli, co zrobić z tymi używanymi samochodami elektrycznymi, bo nikt tego szrotu nie chce, bo bateria zaraz przestanie działać. I Donald Tusk mówi, my wam ten problem rozwiążemy, dopłacimy Polakom 1,5 miliarda złotych, żeby kupili od was te używane samochody elektryczne. Polacy może nie będą mieli elektrowni jądrowej, ale za to chociaż sobie używanego elektryka z Niemiec kupią. Ale to nie jedyny mądry pomysł Donalda Tuska, pokazujący, jaki ten człowiek ma aspiracje i horyzonty. Mieliśmy mieć CPK, wielki hub lotniczy, to nie będziemy mieli. Zamiast tego wniesiemy swój nowy polski wkład w rozwój lotnictwa światowego. Będzie, proszę państwa, Triport. Ludzie będą lądować w Modlinie z całego świata, następnie wyrobią sobie wizę Schengen, wsiądą w samochód albo, nie wiem, w pociąg, 2 godziny już są w Radomiu i będą lecieć dalej. Tak to sobie te mądre głowy wymyśliły. Ale ktoś powie, no ale ten Modlin to za małe lotnisko, żeby tam był jakiś hub wielki, że ten Triport to niedobry. O tym też pomyśleli. Będą rozbudowywać Modlin. Modlin dopiero co, znaczy Rada Nadzorcza Modlina zdecydowała, że się rozbudują. W pierwszej kolejności zbudują 2-gwiazdkowy hotel, a w drugiej stację benzynową z myjnią. I od razu turyści z całego świata będą walić drzwiami i oknami na ten Modlin, żeby zobaczyć, jak wygląda przesiadka z Modlina na Radom. I tym się pochwalimy całemu światu dzięki rządowi Donalda Tuska. Więc my tu mówimy, że jesteśmy przeciwnikami Zielonego Ładu, jesteśmy przeciwnikami rozwiązywania każdego drobnego problemu niemieckiego, przeciwnikami paktu migracyjnego i nagle, proszę państwa, pojawiła się inna partia, która mówi dokładnie to samo, co my. Prawo i Sprawiedliwość. Był ostatnio marsz w Warszawie przeciwko Zielonemu Ładu. Kto szedł na czele tego marszu? No Mateusz Morawiecki. A kto jutro leci do Brukseli na protest rolników przeciwko Zielonemu Ładowi? No Jarosław Kaczyński leci sam na ten protest, bo on teraz, jak już stracił całą władzę, to on będzie protestował przeciwko Zielonemu Ładowi. A co robili ci dwaj, kiedy jeszcze mieli cokolwiek do powiedzenia? Nic nie robili. Mateusz Morawiecki mógł zawetować Zielony Ład i tego nie zrobił. W tym czasie Jarosław Kaczyński mówił, że zawetowanie Zielonego Ładu to jest skazanie się na marginalizację. No to nie zawetowali, a potem i tak zostali w tej Unii zmarginalizowani. A kto jest, proszę państwa, twarzą Zielonego Ładu? Który polityk europejski to dziadostwo cały czas promuje? No Ursula von der Leyen. A czyi europosłowie ją wybrali na szefową Komisji Europejskiej i strasznie się z tego cieszyli i chwalili tym? No europosłowie PiSu. Zresztą sam Zielony Ład to trafił do Brukseli dzięki Januszowi Wojciechowskiemu, eurokomisarzowi rolnictwa z PiSu, który mówił, że Zielony Ład to jest program rolny PiSu, z którym oni idą do Brukseli i mają nadzieję, że Bruksela od nich to weźmie. No to cholera niestety wzięła i teraz wszyscy mamy z tym problem. Więc ci ludzie sami doprowadzili do Zielonego Ładu, sami to promowali, nie wetowali tego, kiedy była taka możliwość, a teraz protestują, będą rozwiązywać problemy, które dopiero co sami stworzyli. Zresztą nie oni jedni, to jest stara, dobra niemiecka szkoła. Parę dni temu Manfred Weber, taki niemiecki polityk, obecnie prezes Europejskiej Partii Ludowej, członek CSU zdaje się, czyli partii, które wspierały Zielony Ład i go promowały, powiedział na debacie w Niemczech, że jak dostaną dobry wynik i będą rządzili w Europie, to nie uwierzycie, co zrobią. Cofną ten zakaz samochodów spalinowych po 2035 roku. Zakaz, który sami dopiero co wprowadzili. To oni teraz obiecują ludziom, że jak ich znowu wybiorą, to oni go teraz cofną. Dokładnie to samo robią, co PiS. Nie wiem, czemu ludzie na jednych i na drugich chcą głosować. Jest to kompletnie pozbawione sensu. Zamiast tych jednych i drugich, którzy chcą rozwiązywać problemy, które sami wcześniej stworzyli, ja to zjawisko nazywam perpetuum debile, że ci ludzie najpierw robią problemy, a potem mówią, że oni teraz je rozwiążą, tylko trzeba ich wybrać.
Zamiast tych ludzi trzeba głosować na kogo innego. Trzeba głosować na Konfederację, bo my jako jedyni od samego początku konsekwentnie, jednoznacznie sprzeciwialiśmy się Zielonemu Ładowi, sprzeciwialiśmy się paktowi migracyjnemu, sprzeciwialiśmy się temu rozszerzeniu, zmianie traktatów, czyli odebranie Polsce prawa weta. Konfederacja w tym zdaniu była osamotniona, jako jedyni to podnosiliśmy. Dopiero teraz, kiedy idą wybory, nagle wszystkie inne partie zorientowały się, jakie są nastroje społeczne. Zorientowały się, że według badań wynika, że ponad 50% Polaków sprzeciwia się Zielonemu Ładowi i nagle im przyszło do głowy, że oni to w sumie też są przeciwko. Tylko niestety są przeciwko całkowicie bezobjawowo. Bo kiedy trzeba było głosować przeciwko, to głosowali za. Kiedy był czas na wetowanie tego, to tego nie wetowali. Teraz się obudzili na czas kampanii wyborczej. Więc nie należy im wierzyć. Nie wierzcie na nich, bo znowu was oszukają, i głosujcie na ludzi z Konfederacji, takich jak Anna Bryłka tutaj, czy Andrzej Kuświk. Oni was nie oszukają w przeciwieństwie do tych ludzi z PiS-u. I przede wszystkim nasi europosłowie nie stracą pamięci. Bo czy przypominacie sobie państwo kampanię wyborczą sprzed 5 lat do Europarlamentu? Czy którykolwiek z europosłów, których wtedy wybraliście, mówił wam w trakcie kampanii wyborczej, że on idzie do Europarlamentu po to, żeby zakazać kupowania samochodów z silnikiem spalinowym? No zapomnieli wam tego powiedzieć w trakcie kampanii. A czy mówili może i obiecywali, że doprowadzą do przymusowych remontów domów i mieszkań w ramach dyrektywy mieszkaniowej? No o tym też zapomnieli powiedzieć. A może ostrzegali, że jak się na nich zagłosuje, to skończy się to paktem migracyjnym, przymusowym przyjmowaniem nielegalnych imigrantów? No też o tym zapomnieli wam powiedzieć. A może chociaż zająknęli się na temat tego, że chcą doprowadzić do odebrania Polsce prawa weta i zmianie traktatów? No o tym też wam zapomnieli powiedzieć. Nasi europosłowie niczego nie zapomną. Całkowicie, jednoznacznie, definitywnie będą przeciwko każdej formie Zielonego Ładu, zmiany traktatów oraz paktowi imigracyjnemu. Dlatego bardzo was proszę, chodźmy wszyscy 9 czerwca na wybory, wybierzmy Annę Bryłkę, Andrzeja Kuświka, wybierzmy Konfederację. Bardzo was dziękuję.